To jest ten moment, gdy historia wzywa. Dziś otwieramy CIS-owe archiwa. Pod ich ciężarem podłoga już gnie się. To jest informator, tak, na VHS-ie. Tu zaś dawnych stron są z ekranów zrzutki. Tu foty. Mój Boże, jaki młodziutki. Przez 5 pięciolatek się uzbierało nam artefaktów, dość rzec, niemało. Z 500 tekstów internetowych oraz 800 innych prasowych, z 1000 godzin z retronośników scyfryzowanych filmów, filmików, ze stron 15, lekko licząc, stów zwartych i luźnych akt dokumentów, ze 150 tysięcy zdjęć na te uczelni lat 25, powstała bez zużywania rys multimedialna kronika w CIS. Kto, kiedy, po co, gdzie, jak i z kim wymyślił był w CIS i jak się zaczęło? I o czym marzył pionierski ów team, jak rozwijało się dalej dzieło? Ile w uczelni przez tę wieku ćwierć, kto ile przeżył i jakich chwil? A kto zrazu przez kielnarowską perć wspiął się, by odkryć przyszły kampus Hill? Który profesor był tu studentem? Kto z władz uczelni ma fach hutnika? Kto na wykłady jeździł sejczętem? Zna odpowiedzi w CIS-u kronika. Wystarczy wybrać na czasu osi rok, do którego oś ta przenosi, po czym swobodnie można być w szoku, ile tu rzeczy jest o tym roku. I powiem szczerze, naprawdę fajnie jest pobuszować na tym timeline'ie, no i oderwać się, trudna sztuka. Kronika wciąga z mocą Facebooka, więc odwiedzajcie, to nasz apel. 25 lat w CIS-edu.pl